Halleluja, kochani, zatrzymajcie się, posłuchajcie. Nazywam się Damian Lorek i jestem i jesteśmy tutaj dla was. Zwiastujemy wam dobrą nowinę. Zwiastujemy Ewangelię. Ewangelia jest życiem i Ewangelia daje życie. Jeżeli ty dziś pragniesz życia i otwierasz swoje serce na prawdę, na Bożą prawdę, to jest ten czas, aby przyjąć dziś Ewangelię, aby przyjąć Pana Pana, Pana Panów i Króla Królów. Kochani, ja w 2015 roku przyjąłem życie i przyjąłem prostą Ewangelię. Jako narkoman, osoba uzależniona od narkotyków, 8 lat, chodząca z pustką w sercu od małego, wychowany bez ojca, przebywałem w domu dziecka, jednym słowem, miałem poranione serce. Ale w 2015 roku, gdy schodziłem, bo przedawkowałem narkotyki, nie liczyłem się z tym, co się będzie działo. Ale uzależnienie do tego prowadziło, że więcej, więcej narkotyków, imprez, seksu, pornografii, masturbacji. Największe syfy, jakie są. Zawołałem prawdziwie do Jezusa. Jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to mi się objaw i ogarnij moje życie. I kochani, stało się, to nie jest ściema. W moim pokoju przyszedł do mnie Duch Święty. Przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja tam wtedy padłem na kolana i same łzy ciekły mi po policzkach. Ja nie ogarniałem rzeczy, ale poczułem prawdziwą miłość. Poczułem prawdziwą miłość, coś, co zaczyna łatać tą pustkę w sercu. I to był Jezus Chrystus, to był żywy Bóg. Na drugi dzień się obudziłem, ja byłem zupełnie inną osobą. Po kilku dniach ja zrozumiałem, że narodziłem się na nowo. Po kilku dniach zacząłem czytać wyraźnie Biblię, że jeżeli każdy, kto nie narodzi się na nowo, nie wejdzie do nieba, to jest proste. Ja żyłem w systemie, że trzeba być dobrą osobą, trzeba chodzić do kościoła, trzeba udowadniać cały czas coś. A i tak w sercu jest pustka, jest ból, jest cierpienie. Ale od tamtego czasu, gdy oddałem życie Jezusowi i uznałem Go jako swojego Pana i Zbawiciela, ta pustka została wypełniona prawdziwą Bożą miłością. Odrzucenie Jezus Chrystus wziął na krzyż i przyjąłem uzdrowienie. Uwierzyłem w to, że On został odrzucony, abym ja był zaakceptowany. Zaakceptowany. I dziś ci to mówię świadomie, że jestem synem. Prawdziwie wypełniony Duchem Świętym, Duchem samego Jezusa, tego, który umarł za was i tego, który zmartwychwstał po 3 dniach i On żyje. Jego święta krew jest aktywna, mnie oczyściła, obmyła mnie z całego grzechu. Dziś Bóg patrzy na mnie jak na Jezusa. On dziś chce spojrzeć na ciebie również tak samo. Przyjacielu, Ewangelia jest prosta. Wystarczy, że dziś uwierzysz w Jezusa, w tą zastępczą śmierć, która się wydarzyła na krzyżu Golgoty. Że On umarł za ciebie. Jeżeli ty byś tutaj szedł sam, On patrzy na ciebie. I On tam na krzyżu widział ciebie. Widział te rany, te cierpienie. On to widział. I On zmartwychwstał. Przyjdź dziś do Niego, tak jak ja przyszedłem. Oddaję Mu swoje życie. Dziś mam zwycięskie życie. Przemienione życie od wewnątrz na zewnątrz.
tego samego Ty chcesz, tylko nie jesteś w stanie podejść do tego. Nie wiesz, jak się za to zabrać. Dlatego tu dziś jesteśmy, aby wskazać Ci kierunek. Kierunek. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I jest życiem. I Ty decydujesz, czy Ty chcesz przyjąć życie. Przyjdź i przyjmuj życie. Przyjmuj życie. Jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony czymkolwiek, to jest to nielegalnie. Jest to nielegalnie. Podejdź tutaj. Będziemy się o Ciebie modlić. Uwalniać Bożą moc do Ciebie. Przełam się. Przełam tą barierę. Tak jak ja przełamałem. I dziś żyję. Amen. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Wykonało się na ziemi. Wykonało się.
się zrobi. Zbawienie się wykonało. Ono się wykonało. To nie jest coś, na co czekamy. Nie czekamy na to. To jest dziś, tu i teraz. Tu i teraz. Jezus wykonał zbawienie ludzkości. Zrobił to. Zawołał, wykonało się. Dzisiaj każdy, kto chce, może je przyjąć. Przyjmij zbawienie. Prostym aktem wiary. Przyjmij łaskę. Przyjmij niezasłużoną przychylność. Przyjmij ją. Przyjmij, nie spinaj się. Już tak dużo udowodniłeś. Już tak dużo udowodniłeś. Już nie musisz udowadniać. Nie musisz pokazywać, jaką jesteś dobrą matką, dobrym ojcem, dobrą żoną, mężem. Dzisiaj przyjmij zbawienie. Dopiero wtedy zobaczysz prawdziwą wartość. Życie bez Boga jest porażką. Przyjmij Jezusa. Uwierz, że bez Niego życie jest porażką. Skorzystaj z mocy, która temu towarzyszy. To Ewangelia mocy. Jeżeli potrzebujesz doświadczyć tej mocy, porozmawiaj z kimś z nas. Powiedz, potrzebuję tego. Ja chcę tego doświadczyć. Przyjdź. Zobaczysz, jak to działa. On umarł na krzyżu Golgoty za grzech ludzi i za konsekwencje grzechu. Wziął to na siebie. Zobacz, jakie to proste. Przyjmij to, co On zrobił dla ciebie. Wystarczy przyjąć. Przyjąć. Ewangelię się przyjmuje. Pokuta to nie jest chodzenie na kolanach wokół jasnej góry. Pokuta to zmiana myślenia. Do tej pory myślałeś, że jesteś sprawiedliwy, albo że jakoś ci się uda, albo że jesteś niesprawiedliwy i ci się nie uda. Pokuta to odwrócenie się od tego całego myślenia, że jesteś dobry lub zły, poradzisz sobie lub nie poradzisz. Pokuta to przyjęcie niezasłużonej ofiary Jezusa. To On się liczy. To Jego wystarczy przyjąć i życie zostanie zmienione. Zrób to dziś. A realna moc przeniknie twoje życie. Słuchaj tej Ewangelii. Jezus, najwyższej godzie chwały. Chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy, przyjmij hołd, wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych, ta władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn. Jezus najwyższej godzien chwały. Jezus
że chcemy Cię uwielbić.